Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Jest to święty czas dla naszej parafii. Możemy skorzystać z tego czasu, aby w sposób szczególny przybliżyć się do naszego Pana poprzez Jego Słowo, poddać się oczyszczeniu. Będzie nam w tym pomagał ojciec Jarosław Kufel, rekolekcjonista, jezuita, proboszcz i superior wspólnoty parafialnej i wspólnoty jezuitów w Gdańsku, a którego niektórzy zapewne dobrze znają, bo tutaj przez wiele lat posługiwał w tej parafii, stanowił jej cząstkę i część. Modlimy się za niego, prosimy o światło Ducha Świętego, także otwartość naszych serc. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania, byśmy mogli odbudować w sobie dzięki miłosierdziu Bożemu zaufanie wobec Niego. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wspomnijmy teraz na intencje, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię. Ja sprawuję ją w intencji wszystkich parafian, rodzin, dzieci, młodzieży, także seniorów, chorych, cierpiących, prosząc o otwartość na dar Ducha Świętego. W tym czasie synodu, który przeżywamy w Kościele, polecamy także te rekolekcje parafialne ojca rekolekcjonisty, ojca Jarosława Kufla. Także w chwili ciszy prośmy w naszych osobistych intencjach. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od tego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał,
że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy. Dzieła Pana są sprawiedliwe. Wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Pan jest łaskawy. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Pan jest łaskawy.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani, z sporym drżeniem staję przed ołtarzem, staję przed wami. I nie dlatego, że lękam się czy boję odprawiać najświętszą ofiarę, czy boję się głosić Słowo Boże, ale dlatego, że wy, to miejsce jest mi po prostu bliskie. Tu zostawiłem kawałek swojej historii życia. Tutaj były też moje wzloty i upadki. Tu po prostu jest i była cząstka mojego serca. I bardzo dziękuję waszej wspólnocie, dziękuję
ojcu Marcinowi za zaproszenie, aby powrócić tutaj z rekolekcjami na ten czas Wielkiego Postu. I chciałbym bardzo serdecznie siebie i was zaprosić do takiego wspólnego zatrzymania się nad Bożym Słowem podczas tej rekolekcyjnej drogi. Bo to Boże Słowo jest dla mnie drogowskazem w takim codziennym podążaniu, szukaniu odpowiedniego kierunku, azymutu naszych, moich wędrówek życiowych. I wiem, że jest zwyczajnie mi potrzebne, aby pośród różnych zakrętów życiowych mieć takie punkty odniesienia, dokąd się kierować, co wybierać. I Słowo Boże na pewno jest takim drogowskazem. I wiem też, że Pan Bóg nie przemawia zawsze tak, jak my byśmy tego oczekiwali, bo ten język komunikowania się naszego ludzkiego z Panem Bogiem jest rozmaity, różnorodny. Czasami są to proste przekazy, jak przykazania. Innym razem Pan Bóg przemawia w formie chociażby przypowieści, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Innym razem możemy zasłuchać się w to Boże Słowo, które wybrzmiewa jak poezja, kiedy rozważamy chociażby psalmy. I nie zawsze jesteśmy gotowi usłyszeć to Boże Słowo, nie zawsze w sposób należyty jakoś je interpretujemy, przyjmujemy do swojego serca. Ale myślę, że czas rekolekcji to taki czas, kiedy po prostu jesteśmy zaproszeni, aby chwilę się zatrzymać, aby to Słowo może trochę bardziej niż zwykle po prostu nasiąkało w nasze serce. I do tego was bardzo serdecznie zapraszam. Temat, tytuł tych rekolekcji, jaki pozwoliłem sobie nadać temu czasowi, to Wielka Noc, czyli światło w ciemności. Skojarzenie wydaje się oczywiste. Wielkanoc niebawem, za kilkanaście dni, będzie wspólnym doświadczeniem świętowania wszystkich nas. Ale bardziej mi chodzi o pewien kontrast, o pewien symbol światła i ciemności, z którym de facto każdy z nas się mierzy, które ma przełożenie na nasze życie. Chciałbym dotknąć tego, co jest często nocą w naszym życiu, zarówno osobistym, czy życiu wspólnoty parafialnej, wspólnoty całego Kościoła, czy naszego społeczeństwa. Bo każdy z nas ma w swojej historii życia takie momenty, które możemy powiedzieć lakonicznie, są czy były trudne. Ale tak naprawdę przyglądając się tym trudnym momentom naszego życia, możemy widzieć w nich i smutek, i rozpacz, i momenty, kiedy po prostu byliśmy nieporadni, nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Nie mieliśmy sił skonfrontować się często z tym, co nam się przytrafiło, nam albo naszym bliskim. Byliśmy bezradni, tak jak na przykład teraz w te dni możemy czuć pewną bezradność wobec doświadczenia wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. A więc noc, która pojawia się w życiu każdego. Nikt nie ucieknie od tej nocy. Pytanie, jak ją możemy przeżyć? W jaki sposób z tej nocy możemy wyjść ku porankowi, ku światu, ku zwycięstwu i ku życiu? Dzisiaj parę refleksji nad Słowem Bożym, które usłyszeliśmy w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Kościół dał nam właśnie te czytania, które przed chwilą wysłuchaliśmy. I myślę, że to jest już jakaś podpowiedź do naszego wędrowania rekolekcyjnego. Stajemy często przed ważnymi wydarzeniami, przed tym, co trudne,
Ale każdy z nas wchodzi w doświadczenie swego życia, czy w nowe doświadczenia z jakimś bagażem, który już niesiemy. Mamy rodziny, swoje miejsca zamieszkania, pracę, którą wykonujemy. Oczywiście nie jest to idealne. Pewnie często psioczymy, narzekamy, że można byłoby inaczej, że nasze relacje, chociażby z bliskimi, mogłyby być piękniejsze, głębsze, wspanialsze. Ale de facto jest to rzeczywistość, która jest nam na co dzień znana. A teraz wróćmy do dzisiejszego pierwszego czytania. Oto słyszeliśmy ten fragment, że Mojżesz wychodzi paść owce swojego teścia Jetro. Wychodzi na pustynię, aby tam czynić codzienną, znaną mu chyba z każdego dnia czynność, która może była dla niego wspaniała, a może uprzykrzała mu codzienne życie. Ale znał to. Był w tym zakorzeniony. I oto wychodzi i widzi coś, co wymyka się jego myśleniu, jego dotychczasowemu doświadczeniu. Widzi krzew, który spala się, który płonie, ale się nie spala, nie zostaje popiołu z tego krzewu. Krzew ognisty. Za chwilę słyszy z kolei słowa: Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I wyobrażam sobie to, jakbym ja, a myślę, że chyba większość z nas, gdyby znalazła się w podobnej sytuacji, byśmy byli zaciekawieni tym, co się dzieje, że oto krzew płonie, że oto słyszę jakiś głos, że oto coś niesamowitego dzieje się na moich oczach. Słyszę niesamowity głos, który do tej pory był mi nieznany. To zaciekawia, ale z drugiej strony także może przerazić. I takie doświadczenie ciekawości, ale i przerażenia bardzo często występuje w naszym życiu. Może nie słyszymy wprost głosu Pana Boga, który mówi nam: zdejmij buty, stań przede mną, usłysz moje imię. Nie widzimy codziennie jakiegoś płonącego krzewu, ale każdego dnia jesteśmy zaproszeni do jakiejś nowości, którą Bóg, jak uchylone drzwi, chce nam pokazać inną rzeczywistość. Ta ciekawość, tak jak w przypadku Mojżesza, może prowadzić do poznawania Boga, przynajmniej do rozpoczęcia jakiegoś procesu poznawania. Ale może być w życiu człowieka też taka ciekawość, która wprowadza niepokój, która jakoś burzy ład, który mamy do tej pory w swoim sercu. O tym z kolei, powiedziałbym, traktuje pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Tak ono wybrzmiewa. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi. Dla mnie to jest takie skojarzenie z wiadomościami, z newsami, które przynosi drugi człowiek o jakimś niesamowitym wydarzeniu. My ludzie XX, XXI wieku jesteśmy ludźmi, do których wiele informacji, wiele wiadomości, wiele newsów każdego dnia dociera. Od bliskich, ale też przez środki społecznego komunikowania. Po prostu jesteśmy zalewani różnymi informacjami. I jesteśmy ich ciekawi, bo chcemy być ciekawi świata. To, co się dzieje tysiące kilometrów stąd, jest w tym momencie jakby na wyciągnięcie naszej ręki. Śledzimy wiadomości dotyczące wojny na Ukrainie. Śledzimy poczynania tych czy innych ludzi. Jakoś to wszystko powoli spływa do nas.
stajemy się w pewien sposób współodpowiedzialni, współuczestniczący w tym czy innym wydarzeniu. Ale zauważmy, że przy całej tej naszej ciekawości świata w nasze serca też wlewa się niepokój. I nie chodzi o to, żeby być teraz niewrażliwym na to, co dzieje się bliżej czy dalej nas. Dobrze i wspaniale, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Ale też zobaczmy, czy te wiadomości różnego rodzaju nie przemieniają nas w ten sposób, że moje serce staje się sercem niespokojnym. Że trudno jest o zachowanie jakiegoś spokoju serca, wybranie dobrej decyzji, dobrego działania. Pokój i niepokój ludzkiego serca. To także nasza rzeczywistość i to też jeden z tematów, który chciałbym w czasie tej rekolekcyjnej drogi poruszyć. Wspomniany Mojżesz przygląda się płonącemu krzewowi i wsłuchuje się w głos i idzie odważnie za tym głosem, aby się spotkać z Bogiem. Nie lęka się, przełamuje swoje lęki. I my też jesteśmy chyba ludźmi, którzy nie lękają się, ludźmi odważnymi, o otwartych umysłach, o otwartym sercu. Jednak takie niesamowite wydarzenia, które stawia Pan Bóg albo inni ludzie na drodze naszego życia, takie niesamowite, nagłe wydarzenia, czasami są takim papierkiem lakmusowym tego, co w głębi mojego serca się znajduje. Czy jest tam pokój, czy jest tam miłość, czy jest tam dobro? Czy może to, co mnie zaskakuje, może jakoś pobudza demony, które są we mnie i nagle nie poznaję się, dziwię się swojemu zachowaniu, swoim decyzjom, wyborom, które podejmuję. Wracając do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, zobaczmy, że to oburzenie tych ludzi, którzy przyszli z wiadomościami do Jezusa, kiedy oni są pełni emocji i mówią o tym, że Piłat zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. Jezus jakby wylewa trochę taki kubeł zimnej wody na ich rozpalone głowy i mówi, czyż ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Skąd te Jezusowe słowa? Bo być może też tak często bywa, że chcemy pod takim płaszczykiem różnych wydarzeń też upchnąć gdzieś religię, wiarę, szukać winnych. Dlaczego to się stało? Szukać odpowiedzi na dręczące nas pytania. Ubieramy różne wydarzenia w szaty religijne. Jakoś też wtedy ten niepokój bywa przypisany Panu Bogu. A Bóg nie chce budować, na pewno nie chce budować relacji z Nim, ale też naszych międzyludzkich relacji na niepokoju, na jakimś strachu, na niepewności. Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, czyli jeśli nie zmienicie swojego myślenia, postrzegania świata, postrzegania bliźnich, jeśli będziecie ciągle patrzeć na to, co się dzieje przez pryzmat chaosu, niepewności, strachu, to nie pójdziecie ku dobremu. To ciągle będziemy tkwić w takim uzależnieniu od tego strachu. Bóg pragnie, jestem o tym głęboko przekonany, Bóg pragnie, abyśmy w naszej wolności szli nie drogą strachu, ale drogą miłości i odwagi. I potwierdzeniem tego też dla mnie jest ta dzisiejsza przypowieść Jezusa o tym ogrodniku i właścicielu winnicy, który przychodzi i patrzy, że drzewo figowe nie przynosi owocu. Ta postawa ogrodnika, który mówi, Panie,
pozwól, że jeszcze rok. Pozwól na to, że okopię to drzewo, obłożę nawozem. To taka postawa człowieka, tak de facto Boga, który jest cierpliwy, łaskawy, pełen pokoju i zrozumienia. W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, w słynnym hymnie o miłości, czytamy, słyszymy te słowa: miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Tak, bo taki jest Bóg. Cierpliwy, łaskawy, dający czas na zmianę myślenia, nawrócenie. Pragnący, abyś ty i ja żył w pokoju serca. Pragnący też nie tylko tego pokoju wewnętrznego, ale między nami, między ludźmi. I ta nasza rekolekcyjna droga, którą dzisiaj rozpoczynamy, to będzie takie spojrzenie na i różne troski, zmartwienia, na różne noce, które przeżywamy, ale również spojrzenia na to, co daje światło, co daje pokój, co może dać po prostu życie. Bardzo was serdecznie zachęcam, byśmy w tych rekolekcjach o wielkiej, głębokiej nocy, a raczej o świetle, nadziei, o życiu, byśmy razem kroczyli. Zapraszam was od jutra do środy, czy to na mszę świętą o godzinie 8, czy 18:30, podczas których też będę głosił nauki rekolekcyjne. Jutro nie będę opierał się o Ewangelię, jutro pojutrze nie będę się opierał o Ewangelię z dnia. Jutro będzie to fragment o burzy na jeziorze, którą przeżywa Jezus ze swoimi uczniami. Ale pośród tych ciemności, które są w naszym życiu i o których wspominałem, jak zazwyczaj też w nocy bywają gwiazdy. I pozwólcie, że tutaj taki mały dodatek do tej rekolekcyjnej drogi. Mianowicie chciałbym zachęcić, zaprosić was do tego, aby mieć lekturę duchową, czy to na teraz, czy na czas Wielkiego Postu, czy w ogóle w domu. Przywiozłem z sobą takie dwie książki, niewielkie książeczki, do których lektury zachęcam. Jedna to jest taki wywiad z papieżem Franciszkiem u początku jego pontyfikatu, prawie 9 lat temu. I to jest, myślę, że takie dobre światełko, aby zobaczyć, posłuchać, przeczytać, jak te plany niejako wtedy nowego Ojca Świętego, na ile one się po części też realizowały w tej drodze Kościoła tutaj przez te 9 lat. A drugą książeczką niewielkich rozmiarów też są refleksje maryjne skreślone piórem ojca Wacława Olszajcy, który przez wiele lat po sąsiedzku w parafii Boboli głosił kazania, posługiwał. Zachęcam was do tej lektury po mszy świętej w przedsionku Kościoła z tymi książeczkami. Będę tam stał, co łaska, jeśli ktoś będzie chciał po prostu coś wrzucić, to proszę, zabierzcie je do domów dla siebie czy swoich bliskich. A ta nasza rekolekcyjna droga od dnia jutrzejszego to właśnie takie przyglądanie się naszemu sercu, naszym uczuciom, naszym nocom, które przeżywamy, bardzo często osobistych, bardzo bywają dyskretnych, czasami bardzo głęboko też schowanych te nasze doświadczenia. Może to dobry czas, aby temu się przejrzeć właśnie w blasku Bożego Słowa, światłości, którą daje Bóg. Zapraszam i dziękuję już za wszystko. Amen. Kontynuując naszą pielgrzymkę duchowej przemiany do Ojca Niebieskiego, wyznajmy
naszą wiarę, wzmocnijmy się tym słowem. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przedstawmy naszemu łaskawemu i pełnemu miłosierdzia Bogu nasze prośby i modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby był bezpiecznym portem dla wszystkich szukających Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za grzeszników, aby poddali się miłosiernemu działaniu łaski i pojednali się z Bogiem w sakramencie pokuty. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji pokoju na świecie, szczególnie w Ukrainie, dotkniętej tragedią wojny, aby miłość, przebaczenie i pokój zwyciężyły niezgodę i nienawiść. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich prowadzących rekolekcje wielkopostne, szczególnie za ojca Jarosława, aby nieustrudzenie rozjaśniali drogę Kościoła swoim nauczaniem i przykładem. Módlmy się też za wszystkich uczestników rekolekcji, aby Duch Święty ich prowadził i napełniał swoją łaską. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze podnosili się z upadków i gorliwie przystępowali do sakramentu pokuty. Ciebie prosimy. Za wszelkie dary Twojej dobroci chwalimy Ciebie, Boże, przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Boże nieskończonej dobroci. Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim duchu i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze i Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela. Przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, abyśmy polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie. Otwierając się na działanie Ducha Świętego, nowym życiem żyli w Chrystusie, wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, jednoczymy się z niezliczonymi chórami aniołów i świętych, aby śpiewać Twoją chwałę. Święty, 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 Pan Bóg ze sen. Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, tak jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swego ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, w którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn, jedyny sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On za Nim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią na znak wiecznego przymierza, chciał obchodzić Paschę ze swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął, widząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże prawdziwy i wierny, tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa. I daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, ze świętym Szczepanem i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci śpiewać będziemy hymny dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Twoje Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Gładzisz grzechy świata.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twojego słowa, a będzie Ja będę udzielał Komunii Świętej do ust ojciec Andrzej na dłoni. Pozdrowiona.
się. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy. Spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy jeszcze kilku ogłoszeń duszpasterskich. Zbiórka do Skarbony na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes z poprzedniej niedzieli wyniosła 1820 zł. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy rekolekcje parafialne wielkopostne, msze święte z nauką rekolekcyjną od poniedziałku do środy o godzinie 8 i 18.30. Zapraszam do udziału. Drugiego dnia rekolekcji we wtorek udzielimy sakramentu chorych podczas mszy świętej o godzinie 8 i 18.30. Także tradycyjnie podczas rekolekcji odbędzie się zbiórka dla potrzebujących parafian organizowana przez parafialny Caritas. Dobrowolne ofiary będziemy mogli złożyć do Skarbony przy wyjściu ze świątyni. Od dzisiaj dostępne są także, jak widzimy, świece wielkanocne Caritas. Po każdej mszy świętej rekolekcyjnej o godzinie 8 i 18.30 odbędą się spotkania synodalne w formie rozmowy dzielenie. Zapraszamy do udziału. Możemy również skorzystać, jeśli nie możemy uczestniczyć w takim spotkaniu, z ankiety synodalnej dostępnej przy wyjściu ze świątyni, wypełnić indywidualnie lub rodzinnie i złożyć do skrzynki synodalnej do 3 kwietnia. W ten sposób, oddając swój głos i swoje myśli w budowanie na wspólnej drodze wspólnoty Kościoła. Dodatkowe spotkanie synodalne odbędzie się również za tydzień w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12.30. O 15.30 dzisiaj ostatnia już msza święta inicjacyjna dzieci do pierwszej komunii świętej w tym roku. W najbliższy piątek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzony jako Dzień Świętości Życia. W tym dniu także na prośbę świętego Franciszka, papieża, będziemy w jedności z nim o godzinie 17 łączyć się w nabożeństwie poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmówimy ponownie akt poświęcenia. Ojciec Święty papież Franciszek poprosił, aby takie nabożeństwo i taka modlitwa, taki akt został w jedności z nim dokonany we wszystkich parafiach, kaplicach na całym świecie, o ile to możliwe w tej godzinie. Dlatego też zapraszam do tego, abyśmy mogli, właśnie modląc się o pokój, by Maryja, Matka Pokoju, ten pokój wyprosiła i przyniosła zarówno Ukrainie, Rosji, jak i Białorusi. W tym dniu będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego podczas mszy świętej o godzinie 18.30, a z racji uroczystości, to jest piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy także o naszej nieustannej modlitwie w intencji pokoju na Ukrainie. Dobrej niedzieli, dobrego wspominania wielkich dzieł Boga w tym dniu, czy to indywidualnie w swoim sercu, w swojej myśli, czy w gronie rodzinnym, czy w gronie przyjaciół, znajomych, najbliższych. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.